Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, temat przyjaźni. Myślę, że każdy z nas doświadczył takiego uczucia y, posiadania przyjaciela, bycia przyjacielem czyimś. I dzisiaj y, fragment, który zapisany jest w pierwszej księdze Mojżeszowej w piątym rozdziale od 21 wersetu, gdzie czytamy o Henochu, który stał się przyjacielem Boga. I tak od 21 wersetu czytamy takie słowa: Henoch miał 65 lat, kiedy urodził mu się Metuszelach. Po urodzeniu Metuszelacha Henoch przyjaźnił się z Bogiem przez dalsze 300 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Henoch przeżył 365 lat. Henoch przyjaźnił się z Bogiem, a potem już nikt go nie widział, ponieważ zabrał go Bóg. To była prawdziwa przyjaźń. Przyjaźń, która polegała na szczerości, na otwarciu, przyjaźń, która polegała na wzajemnym zaufaniu, przyjaźń, która też uczyła Henocha patrzenia na świat oczami swojego przyjaciela Boga. Myślę, że przez te 365 lat przyjaźni z Bogiem, Henoch w tym czasie miał różnego rodzaju sytuacje, które przeżywał i Myślę, że ta otwartość na Boga i szczerość przed Bogiem pozwalała mu na to, żeby przeżyć te wszystkie trudne sytuacje, które spotykały go pewnie w życiu, ale również to pokazuje, że te 365 lat to był czas, w którym Henoch chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem, przyjaźnił się z Bogiem, a potem nikt już go nie widział, ponieważ zabrał go Bóg. Bóg oszczędził. Henochowi doświadczenia śmierci. O tym mówi nam Boże Słowo. I w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 5 wersecie czytamy, że przez wiarę Henoch został zabrany. Nie można chodzić z Bogiem, nie można przyjaźnić się z Bogiem bez wiary. Bez wiary w Niego, bez zaufania Mu, bez polegania na Nim, bez otwartości i szczerości, która powinna dotyczyć przyjaciół, a więc kiedy patrzymy, kiedy chcemy być przyjaciółmi Boga, to musimy po pierwsze mieć z Nim społeczność, codzienną społeczność, tak jak mamy społeczność z naszymi przyjaciółmi, chcemy z Nimi przebywać, chcemy i z Nimi dzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi przeżyciami. I tak właśnie jest, kiedy Bóg staje się naszym przyjacielem. Chcemy z Nim przebywać, chcemy z Nim dzielić się, chcemy przed Nim wylewać nasze serca, chcemy być otwarci na Boga, ale również musimy nauczyć się patrzeć na świat oczami przyjaciela, czyli patrzeć na świat oczami Boga, z perspektywy Bożej. Powinniśmy nauczyć się, aby być przyjaciółmi z, Boga, to, z Bogiem, to po pierwsze musimy mieć wiarę, zaufanie, szczerość, otwartość i umiejętność patrzenia na świat z perspektywy Boga, oczami Boga. Jest to możliwe wtedy, kiedy wierzymy, kiedy ufamy kiedy chodzimy z Bogiem tak jak Henoch. Bądźmy przyjaciółmi Boga. Każdego dnia radości w Panu pozdrawiam. Do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.